Podcast geopolityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. W dzisiejszym odcinku chciałbym poruszyć temat z jednej strony zaostrzającej się walki o władzę w Iraku, a z drugiej strony rosnących wpływów Islamskiej Republiki Iranu w tym państwie. Przede wszystkim warto zauważyć, że w ostatnim czasie ta walka o władzę w Iraku. Nabrała zdecydowanie nowego tempa, wzrosło napięcie wewnętrzne w tym państwie. No i przede wszystkim warto zwrócić uwagę, że ta walka o władzę toczy się obecnie między wpływowym przywódcą duchowym Muqtadom Assadem a partiami wspieranymi przez właśnie Islamską Republikę Iranu. Assad zdobył najwięcej głosów w wyborach, które odbyły się w październiku 2021 roku, natomiast no, trzeba podkreślić, że nie uzyskał wtedy większości, dlatego Irak od 10 miesięcy funkcjonuje praktycznie bez nowego rządu. To jest najdłuższy, największy taki paraliż polityczny, z jakim Irakijczycy mieli do czynienia od czasu obalenia Saddama Husajna w wyniku amerykańskiej inwazji w 2003 roku. Mimo pokonania tzw. państwa islamskiego 5 lat temu, mimo posiadania ogromnych zasobów ropy naftowej. I właściwie braku większych konfliktów od tych pięciu lat, Irak nie może się wydobyć z tej, no można powiedzieć, z tego impasu politycznego. Warto także zauważyć, że te Gwałtownie rosnące ceny ropy podniosły przecież dochody Iraku do naprawdę wysokiego poziomu, natomiast rząd cały czas nie przyjął budżetu na 2022 rok. No a przecież wydatki, które są potrzebne na reformy gospodarcze czy na różnego rodzaju projekty infrastrukturalne, muszą być realizowane. One są wszystkie oczywiście opóźnione. Warto zauważyć, że. Aż 73 posłów z bloku Muktady as Asadra zrezygnowało w czerwcu 2022 roku z mandatów, co spowodowało, że sojusznicy Islamskiej Republiki Iranu stali się faktycznie najsilniejszą grupą parlamentarną. Natomiast oczywiście sam Muktada as Asadr pozostaje wciąż jednym z najbardziej wpływowych polityków w Iraku. W w ciągu ostatnich kilku lat budował swoją, swoją pozycję jako, no właśnie można powiedzieć, iracki nacjonalista, który sprzeciwia się zarówno wpływom. Stanów Zjednoczonych, jak i wpływom Islamskiej Republiki Iranu. No i zresztą próbkę jego wpływów mogliśmy, mogliśmy zaobserwować w ciągu ostatnich kilkunastu dni, kiedy jego zwolennicy dwukrotnie wtargnęli do parlamentu, skandując hasła antyirańskie. Zresztą tutaj też, też trzeba zauważyć, że do tego szturmu na parlament mieszkańców Bagdadu zmotywowała nominacja Muhammada As-Sudaniego na premiera. No akurat ta nominacja została przegłosowana przez ugrupowania proirańskie. I te protesty zamierzone były moim zdaniem jako, no, taka, tak, jako takie ostrzeżenie dla całej frakcji skupionej wokół As-Sudaniego, no, przed, potencjalną, przed potencjalną eskalacją polityczną, która mogłaby oczywiście nastąpić, gdyby, gdyby właśnie Sojusznik Iranu stanął na czele, na czele rządu. Wśród tych głosów protestu, które można było usłyszeć na ulicach Bagdadu, pojawiały się także wnioski o poprawki do Konstytucji. Oczywiście no, sprawa przyturzającego się kryzysu w Iraku wpływa nie tylko negatywnie na iracką gospodarkę, ale także może potencjalnie ograniczyć, a nawet zatrzymać przepływ ropy, wywołać wzrost cen ropy naftowej na rynkach światowych no i generalnie w ogóle zaszkodzić światowej, światowej gospodarce. Wiemy doskonale, że jest to system naczyń połączonych, że eksport węglowodorów z regionu zatoki perskiej, no jest oczywiście niezwykle istotne, jeśli chodzi o funkcjonowanie tej gospodarki światowej. No i faktem jest, że to napięcie, które obecnie obserwujemy w Iraku, ma także wpływ na, na sytuację gospodarczą na świecie. Te ostatnie wybory, w których zwolennicy Iranu ponieśli straty, i tak faktycznie ograniczyły wpływy Iranu w organach ustawodawczych Iraku. Natomiast no faktem jest, że cały czas próbują szyici odzyskać wpływy, wywierając oczywiście także silną presję na swoich przeciwników, a tutaj należy do nich także oczywiście zaliczyć Kurdów. Kurdów, którzy mają swoje plany zupełnie niezależne od Bagdadu, które, którzy chcą zbudować Niezależne od centralnego rządu szlaki eksportu gazu i ropy. Pod koniec lipca bieżącego roku, Kurdowie oskarżyli irańskie bojówki o atak rakietowy, który miał być wymierzony w położone na ich terytorium pole gazowe. Iran oczywiście sprzeciwia się planom tego kurdyjskiego rządu regionalnego, które, które dotyczą eksportu gazu do Europy. No tutaj Kurdowie mają swoje konkretne, konkretne plany i Warto także zauważyć, że w październiku 2021 roku odbyły się wybory w autonomicznym regionie Kurdystanu, który to region poparł blok Mukhtady Asadra. No, ale kiedy próby wyłonienia prezydenta zakończyły się niepowodzeniem, premier Kurdystanu Barzani zaproponował przekształcenie Iraku w Konfederację. To była taka głośna, głośna sprawa, która, która odbija się szerokim echem w całym regionie Bliskiego Wschodu, bo oczywiście. To, na to, co się dzieje w tym autonomicznym regionie Kurdystanu w Iraku, no bacznie, że tak powiem, patrzą nie tylko przecież i Irańczycy, ale także chociażby Tur Turcy, więc, więc warto to oczywiście mieć na, mieć na uwadze. Faktem jest, że ta propozycja przekształcenia Iraku w konfederację, która dawałaby Kurdom jeszcze więcej niezależności od władz centralnych w Bagdadzie, no, bardzo mocno. No, nie spodobała się w, w, oczywiście w stolicy, w stolicy Iraku. Natomiast tutaj widzimy, że, że też ważnym elementem oczywiście jest obecność amerykańska w regionie i to zainteresowanie Stanów Zjednoczonych. No, nazwijmy, użyjmy tego określenia amerykańskiego, obroną irackiej demokracji. Jakkolwiek by to nie zabrzmiało, no znacznie, mocno, za, znacznie osłabło w ciągu, w ciągu pierwszego roku rządów prezydenta Joe Bidena. Widać zresztą, że Teheran zdobywa przewagę nad Waszyngtonem w samym, w samym Iraku. Wracając na chwilę jeszcze do Kurdystanu, wspomniałem oczywiście o, o Turkach, o tym, jak, jak uważnie przyglądają się oni kwestiom autonomii. Kwestią właśnie tego autonomicznego regionu Kurdystanu, no to oczywiście trzeba wspomnieć i podkreślić, że 18 kwietnia 2022 roku rozpoczęła się nowa turecka ofensywa w regionie Kurdystanu, właśnie w Iraku, oficjalnie oczywiście przeciwko partii pracujących Kurdystanu. Ale to trzeba oczywiście zauważyć, że to jest, to jest kontynuacja działań, które Republika Turecka prowadzi od 2019 roku. Widać zatem, że te rosnące wpływy Iranu w Iraku mają swoje znacznie głębsze podłoże i to oczywiście, to pod tym podglebiem jest, jest także napięcie w relacjach Bagdadu z regionem Kurdystanu, czy właśnie te trudności ze stworzeniem nowego rządu, przyjęciem ustawy budżetowej, no ale także oczywiście warto zauważyć, że Część Irakijczyków upatruje Turcję jako sojusznika, a inna część uznaje ją za agresora, za, za okupanta części terytorium, terytorium Iraku. No jakby tego było oczywiście mało, to warto jeszcze, jeszcze podkreślić, że te napięcia prawdopodobnie będą jeszcze narastać w samym Iraku. Napięcie także między rządem w Bagdadzie, w Bagdadzie a Ankarą. Jest tutaj szereg innych czynników, które na to wpływają. Ja wspominałem kiedyś w jednym z odcinków podcastu o problemie, jeśli chodzi o wodę, o geopolityce wody, o konflikcie dotyczącym zasobów wodnych, jeśli chodzi o rzeki Eufrat i Tygrys, co, co jest spowodowane rozbudową zapór wodnych w Turcji i tutaj padają oskarżenia ze strony Bagdadu, że przyczynić się to może do, do problemu suszy, w, właśnie w Iraku, no i oczywiście to, to wpływać będzie bardzo mocno także na kształt relacji między, między Irakiem a Turcją. No te rozbieżności oczywiście będzie chciał, starał się wykorzystywać Teheran i patrząc na całą tę układankę i na znaczenie Iraku w całej architekturze bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie, no można zaryzykować tutaj takie twierdzenie, że to prawdopodobieństwo regionalnego konfliktu na Bliskim Wschodzie rośnie. Mówimy o jakimś dużym konflikcie, gdzie gdzie chociażby jedną ze stron może być Izrael, inną Iran, ale przecież jeżeli do takiego konfliktu by doszło, to niewątpliwie Irak stanie się również bardzo ważną areną zmagań lokalnych mocarstw i niewątpliwie ta sytuacja, obecna wewnętrzna sytuacja w Iraku, jeszcze bardziej zwiększa prawdopodobieństwo właśnie wybuchu takiego regionalnego konfliktu na Bliskim Wschodzie. Dziękuję Państwu za uwagę.